Cześć, Zoratu, z tej strony. Zostałem zaproszony do bety multiplayera Halo 5 Guardians i chciałem wam dzisiaj o nim opowiedzieć, prezentując fragment gameplayu na dwóch dostępnych obecnie mapach, czyli mapie Truth i mapie Empire. Mapa Truth to mapa, która jest przeróbką Midshipa z znanego poprzednich odsłon Halo. No Empire to zupełnie nowa mapa, która jest zdecydowanie większa od Midshipa. Jak już 343 Industries zapowiadało, Halo 5 Guardians powraca do takiego typowego arena shootera. To oznacza więcej tyle, że będziemy właśnie zasnąć w jakichś pomieszczeniach, na jakichś mapach i będziemy się naparzać ładnie, wykorzystując nowe umiejętności. Tymi nowymi umiejętnościami jest chociażby znany i lubiany Sprint, który spotkał się z wielką krytyką, zanim ta beta wystartowała, a także i celowanie, które jest dostępne teraz w zależności od ustawień oczywiście naszego pada, ale defaultowo jest ustawione pod lewym triggerem, czyli takie zbliżenie i ukłon w stronę fanów serii Call of Duty. To spotkało się z dosyć sporą krytyką ze strony starych wyjadaczy Halo i muszę przyznać, że po spędzeniu paru godzin właśnie z tym multiplayerem obawy zostały rozwiane, gdyż dalej ta gra to jest Halo i czuć w 100%, że jest to Halo. Oczywiście zmodyfikowane i ze duchem czasu stara się dostosować do jak największego rynku odbiorców. Nie jest to po prostu stricte stare Halo, takie, które się nie zmienia, bo to mamy w Master Chief Collection. Tak więc tak jakby nowa odsłona Halo 5 Guardians będzie dostępna dla wszystkich 29 grudnia w wersji beta. Dostępnych będzie 7 map i 3 tryby rozgrywki. Już wspominałem, w chwili obecnej przez ten weekend dostępne są tylko dwie mapy i jeden tryb rozgrywki zwykły Team Slayer. Tak więc udało mi się pograć parę meczy. Jest niestety dosyć spory problem z wyszukiwarką, nie działa to zbyt sprawnie, ale trzeba przyznać, że jak na betę, która testuje serwery, ogólnie moc broni, wszystko, kod sieciowy, na rok przed premierą tytułu, to i tak wszystko działa całkiem sprawnie i całkiem fajnie. Nie udostępniono graczom zbyt dużo, głównie chodzi chyba może o przetestowanie tego korowego gameplayu, żeby każdy mógł wyrobić jakąś tam opinię na jego temat, ale trzeba przyznać, że to co pokazano prezentuje się i zapowiada całkiem sympatycznie. Na pewno menusy, które w ograniczonej formie są dostępne, wyglądają dosyć brzydko, bo one chyba hulają w jakimś 480p i widać ząbki wszędzie, jakieś niewyraźne tekstury, nie prezentuje się to za dobrze, ale tak samo w sumie zresztą pełna wersja gry, która w 1080p na pewno nie działa, za to jest w stałych 60 klatkach na sekundę z tego co do tej pory zauważyłem. I jedyne glitche, jakie mniej więcej mnie napotkały, to możliwość zobaczenia tekstur w chwili, gdy umieramy, tak jakby widać teksturę spod podłogi, tak więc nie jest to nic strasznego i trzeba przyznać, że całkiem nieźle ta beta została przygotowana. Wiąże do samego korowego gameplayu, tak więc jak już 343 zapowiadało wcześniej, mamy możliwość teraz właśnie celowania nie tylko z biodra, ale za pomocą lewego triggera z przybliżeniem. Jest to jedna chyba z tak zwanych Spartan Abilities, czyli umiejętności tych Spartan. Te bronie dają teraz taką możliwość i to wszystkie bronie. Mówimy o Assault Rifle, mówimy o Battle Rifle, DMR-ce, pistolecie, wszystko co jest dostępne. Tak więc spisuje się to całkiem fajnie, ja nie jestem akurat tego wielkim fanem, dlatego ja grałem głównie i celowałem biodra i to też spisuje się całkiem fajnie, tak więc nie ma obaw co kto lubi, co kto woli. Dalej jest typowo Halo'wy klimat biegania Spartanami, dodano im właśnie teraz do umiejętności. Wszyscy są zrównani, posiadają takie same. Ogólnie w becie będziemy mieć dostępnych tych umiejętności bodajże 6. Jest to Stabilizer, Ground Pound, Clamber, Thruster Pack, Charge i Slide. Z tych wszystkich najbardziej oczywiście podoba mi się Ground Pound, który polega na tym, że możemy wyskoczyć sobie w powietrzu, przytrzymać prawą gałkę i naładować moc i uderzamy w przeciwnika, który znajduje się pod nami. Szczególnie jak nie ma przeciwnika, to też możemy jakoś w szybszy sposób przedostać się na dół. Fajnie się to spisuje, fajny efekt jest i w chwili, gdy udaje się właśnie zabić przeciwnika z tego za pomocą tej umiejętności, to prezentuje się to kapitalnie. Poza tym mamy oczywiście fajny thruster pack, który jest umiejscowiony pod przyciskiem B w defaultowym ustawieniu pada i on po prostu pomaga nam przetrwać na polu walki, możemy uniknąć, wycofać się do tyłu, zwiać na boki. Taki zwykły strajk. Całkiem fajnie się to spisuje. Dodatkowo możemy też wbić się w przeciwnika i pozbyć się jego pancerza, tak więc w przypadku
walki w starciu, wręcz można szybko pozbyć się jakiegoś kolesia. Fajnie się to właśnie spisuje. Pod na to możemy się wspinać, to więc jeżeli podskoczymy pod jakiś murek, to przyciskając A, będziemy zobaczymy taką fajną animację. Brakuje, muszę przyznać, mi podwójnego skoku. Tego jestem przyzwyczajony teraz po graniu w czy Call of Duty, Titanfallu czy Destiny. Brakuje mi tego bardzo i trochę żałuję, że właśnie 3-4-3 nie prowadziło podwójnego skoku. Na pewno mają jakieś tam powody ku temu, bo zmieniała się zupełnie mechanika i dynamika rozrywki. Dodatkowo bardzo fajne są projekty broni, co na pewno widzicie na filmiku. Ma powraca znany i lubiany pan, który podkłada głos pod double kill i te inne sprawy, tak więc to też spisuje się całkiem kapitalnie. I poza tym jestem zadowolony z całej tej bety. Jest to coś nowego. Kolejny tak jakby krok ewolucyjny w serii Halo. Jedyny minus właśnie, jaki mogę powiedzieć, że trzeba się nauczyć tak jakby tego nowego multiplayera, że po moim kontakcie teraz z Titanfallem czy Destiny na dłuższą metę, to jednak odzwyczajenie się od grania w Halo i trzeba po prostu się na nowo przyzwyczaić do tego, jak tą grę należy grać. I głównie chodzi o to, że trzeba zespołowo. Z takich drobnych smaczków to mamy pasek nad paskiem energii, który informuje nas, ile czasu potrzeba do tego, żeby odnowić właśnie naszą tarczę. Całkiem fajny, sympatyczny taki mały smaczek, mini patent. Bardzo mi się to podoba. Ponadto też z takiego odnawiania tarczy jest taka sytuacja, że w chwili, gdy wejdziemy w sprint i będziemy chcieli na przykład uciec przed przeciwnikiem, to nasza tarcza się nie odnowi. Więc musimy szybko zdecydować się podczas walki, czy chcemy, albo czy mamy szansę w ogóle uniknąć ognia przeciwnika, czy lepiej po prostu odwrócić się i dać się w jakiś ogień krzyżowy z nim. Tak więc to też takie strategiczne, taktyczne podejście do rozgrywki i to się na pewno chwali. Jak już wspominałem, są problemy z wyszukiwarką meczy. Najlepszym rozwiązaniem, jaki znalazłem w chwili obecnej, jest po prostu po ukończeniu jednego meczu w całości cofnąć się z powrotem do lobby i ponownie zacząć wyszukiwać nowy mecz, bo w chwili, gdy zostaniemy po prostu w tej samej wyszukiwarce, to system nie działa za dobrze, potrafi się zawiesić, potrafi nas wykopać, a tak to za każdym razem, gdy praktycznie zaraz startujemy w wyszukiwanie, to spisuje się to całkiem fajnie i całkiem sprawnie nawet można znaleźć przeciwników. Ja z tego co wiem, to poza prasą do tego preview zostali zaproszeni jeszcze wszyscy, którzy są zapisani do preview Xbox One. Wszyscy dostali po dwa kody, tak więc jeden kod z betą, drugi kod aktywujący tą betę teraz na ten weekend. Tak więc nie ma też problemu ze znalezieniem graczy. Wyszukiwarka może nie działa jeszcze jakoś tak fajnie, bo na tym rankingowym tych graczy nie ma za dużo. Tak więc czasem jeden mecz zagram i potrafię wszystkich onować, a czasem mnie onują, co doprowadza do jakiejś drobnej z pewnością frustracji. Ale ogólnie jestem zadowolony na pewno z tej multiplayerowej bety. Jest to teraz wielkie wydarzenie w branży, gdy zaczyna się jakaś beta, bo czy to beta Destiny, czy jakieś inne wcześniejsze beta, one są tak później teraz zapowiadane przez te wielkie firmy i one tak naprawdę są jakąś tam mini premierą nowej gry. Tak więc teraz właśnie ta beta Halo 5 to nawet nie jest finalny produkt, ona dostępna będzie tylko przez 2 tygodnie, ale też Microsoft dosyć spory marketing ją pompuje, zachęcając ludzi do kupna Master Chief Collection. Tak więc cieszy mnie to na pewno, że miałem okazję przetestować tam grę na tych 2 mapach jeszcze na 2 tygodnie przed premierą. Liczę, że właśnie 3-4-3 zbierze jakoś te dane po tym weekendzie i będzie mogło usprawnić tą betę, która ma wystartować pod koniec grudnia, żeby gracze nie narzekali na jakieś tam drobne problemy z testowaniem, bo to zawsze doprowadza do jakichś negatywnych emocji czy frustracji, a tego można by uniknąć. Tak więc to moje wrażenia, mam nadzieję, że film wam się podoba. On na pewno nie pokazuje filmu w tej wersji gry, bo to, jak już mówiłem, do premiery jest gdzieś około 1 rok, pewno w listopadzie, tak stawiam, 2015 będzie mieć premierę Halo 5 Guardians, ale najważniejsze to, co chciałem przetestować, to właśnie ten core'owy gameplay, czy gra dalej jest Halo, czy może już 3-4-3 odeszło od tej mechaniki i muszę przyznać, że nie zawiodłem się i dalej czuć w tym mocno Halo. Co do samej broni, to takie moje wrażenie jeszcze, że ten Assault Rifle jest tak samo jak SMG, są zbyt mocne i na pewno mają zbyt duży zasięg. Ja bym zdecydowanie na połowę zaproponował feedback 4-3, żeby obniżyli moc AR-ki, bo niejednokrotnie miałem starcie, gdy ja posiadałem Battle Rifle, a przeciwnik miał
właśnie ARK, i ja to jednak przegrywałem ku mojemu zdziwieniu, szoku i zażenowaniu. Tak więc te broni na pewno nie powinny mieć moim zdaniem takiej mocy. Co mi się podoba, że na mapie Empire są właśnie power weapons, czyli dwie snajperki, i właśnie nie jest tak, że one umiejscowione są, jedna snajperka jest, tylko właśnie są symetrycznie umiejscowione dwie, tak więc obie strony mają szansę się do nich dostać. Naprawdę są power weapons, tak więc potrafią dużo obrażeń zadać. Z ciekawostek jeszcze takich, które bardzo, ale to bardzo mi się spodobały, to właśnie ja powiedziałbym, że jest to ukłon w stronę graczy niedzielnych, albo w ukłon ludzi, którzy nie za bardzo lubią się komunikować przez headseta. A jeśli gdy gramy właśnie mecz, to nasi Spartanie rozmawiają między sobą i oni informują nas o tym, co się dzieje na polu rozgrywki. Jeżeli ktoś podniesie właśnie snajperkę, rzuci granat, dostanie asystę, to oni, Spartanie, na żywo to komentują, tak więc nie ma potrzeby wymiany jakiegoś, na pewno, znaczy nie mówię, że to zastępuje dialog między graczami w chwili, gdy jest jakiś mecz między klasami, ale na poziomie jakimś amatorskim, casualowym takie coś spisuje się całkiem fajnie. Właśnie słyszymy tą interakcję między Spartanami, którzy wymieniają się uwagami temu, jak pojedynek się toczy, i to moim zdaniem jest coś rewolucyjnego i tego nie było wcześniej w FPS-ach i spisuje się to sprawnie, bardzo sprawnie. Tak samo jak bardzo fajnym jest właśnie motyw, że wcześniej ludzie ściągali aplikacje na swoje telefony, żeby mieć timer, kiedy się power weapons pojawią, zdropują, a w tym momencie po prostu mamy jasno i wyraźnie timer i mówi nam narrator tego multiplayera, że za 30 sekund pojawi się power weapon, czyli snajperka, albo za 10 sekund będzie i ty już masz czas tam zawsze dojść i dobiec. Ponadto całkiem fajne są parkury, można pobiegać, poskakać, spisuje się to fajnie, fajne są animacje. A mnie się osobiście bardzo podoba, wiem, że wiele ludzi na to narzeka, animacja początkowa i końcowa meczu. W chwili, gdy na przykład gramy mecz, to nasi Spartanie przybijają sobie piątkę i mówią tam yo, great game. Znaczy nie mówią tego, ja to zawsze mówię głośno. I to moim zdaniem wygląda kapitalnie, takie uczłowieczenie tych Spartan, nie takie zwykłe maszyny do zabijania. Przypomnieć należy, że to nie są już Spartanie 2, którzy pozbawieni byli tego człowieczeństwa. Tak więc to też moim zdaniem taki ukłon w stronę graczy, takie coś fajnego, taki cool akcent. Mnie się to bardzo spodobało, ale coś w flanki mówią, też 3-4, że on to chce zmienić. Ja bym tego nie zmieniał. Tak więc to moje takie szybkie wrażenia z tej bety. Mam nadzieję, że będziecie też okazję mieli sprawdzić tę betę w akcji. I po prostu tam mówicie preordera, czy złożycie preordera na Halo 5 Guardians. To zapoznajmy się z nią, bo moim zdaniem na pewno jest to coś, co może zarządzić w przyszłym roku. Tyle ode mnie, Zoratul z tej strony. Dzięki bardzo.